Oficjalnie w końcu mogę powiedzieć, że wiem, kiedy zagram w Broken Ranks i nie będzie to clickbait. Okej, moi drodzy, muszę to przyznać. Skończyłem podstawówkę, skończyłem gimnazjum, nawet technikum skończyłem. Mam już 20 lat, a Broken Ranksa dalej nie zagrałem. I w końcu mogę powiedzieć, że to się zmieni, ponieważ tak jak widzicie, Broken Ranks Open Beta Trailer. Moi drodzy, zapowiedzieli, Whitetoon zapowiedziało w końcu otwarte testy Broken Ranksa. Co to znaczy? To znaczy, że od 2 lipca godziny 21 do 5 lipca godziny 21 wszyscy, tak przynajmniej mi się wydaje, będziemy mogli zagrać w Broken Ranksa. Jest już nawet launcher do pobrania, to jest w ogóle masa rzeczy. Każdy i ty też będziesz mógł sobie zagrać w Broken Ranks. I dlatego też jestem na tym kanale. Halo, halo, witam bardzo serdecznie, jest oczywiście Oskar. Moi drodzy, 4 miesiące nie nagrywałem na tym kanale, zdaję sobie z tego sprawę. Dzisiaj obejrzymy sobie na tym kanale, dokładnie tak, Broken Ranks Open Beta Trailer. Zobaczmy, co przygotowali dla nas twórcy. Potem powiem troszeczkę, co się będzie działo w tych dniach u mnie na kanale na przykład, bo wszystko będzie streamowane, ale o tym później. Moi drodzy, minuta 22 przed nami. Zobaczmy, ja tego jeszcze nie oglądałem, ale zobaczyłem w komentarze i wiem, czego się spodziewać. In a world where no one is safe. Trailer oczywiście jest po angielsku, ale macie napisy, więc damy radę. Your country is conquered, where all is lost. Stand up against all odds and find your path in the new world. Odpaliłem sobie to na pełnym ekranie, z pełną głośnością, i jest naprawdę mocno. Of everyday life and simple joys. Są te sławne świnie, widzę, że są nawet w trailerze. Słuchajcie, wydaje mi się, że będzie jakiś event, gdzie będzie trzeba te świnki zagonić. To może być dobre. Push your limits. Mamy ekipunek. Outsmart your foes and slay them. To są stare, dobre dźwięki z TR zachowane, to jest dobrze. Find new companions. Create a place to call your own. Ten kontrowersyjny screen czytałem właśnie na blogu, jak są komentarze, że to wszystko wygląda strasznie jak taka gierka mobilna. I tutaj się zgadzam, ale jeżeli to będzie tylko taki smaczek, wiecie, tylko taka tapeta narysowana tak, jak było w Gildii w 2D, ja nie widzę problemu. Moim zdaniem wygląda to git. Face threats alongside your friends, or become a threat yourself. Join us now at brokenranks.com. Ja pierdziele. Bardzo dobry trailer. Widzowie, tak to się zapowiada. Jest tutaj masa informacji. Widziałem właśnie w komentarzu, że ktoś napisał, że druid wrzucił leczenie. Chwila, zaraz to znajdę. Nie wiem, czy ktoś zauważy, ale w 0.58 druid daje jednej osobie leczenie, a drugie źródło. Zobaczmy sobie ten fragment. Face threats along. Jest leczenie. Mamy źródełka na drugą osobę. Jeżeli to będzie mechanika, wydaje mi się, że tak, no bo nie sądzę, żeby mieli w trailerze takie coś pokazać. Jeżeli to będzie mechanika, która będzie działać, to kurde, jest przewrót, jest przełom. No jest rework po prostu wszystkich klas postaci, mi się wydaje. Jeżeli będziemy mogli wrzucać na przykład dwa debuffy też w sumie dwóm przeciwnikom, kurde, to może robić robotę. Moi drodzy, napiszcie, czy wam się ten trailer podoba. Napiszcie to w komentarzu. Jeżeli mam dać opinię, ja jestem maksymalnie zainteresowany, zaciekawiony, chce mi się grać. Więc tak się prezentuje trailer. Dodatkowo mamy jeszcze klienta, którego możemy sobie pobrać. Ja już go pobrałem. Zobaczcie, klient przedstawia się w ten sposób. Możemy sobie zobaczyć trailer jeszcze raz, tutaj stąd. To jest dokładnie ten film. No i mamy 75 godzin do startu open bety. Mocią panie, zajebiście. I możemy pobrać grę. Ja już grę pobrałem. Słuchajcie, mi się teraz to pobiera, ale wiem, co się stanie, jak się pobierze. Wyskakuje takie okienko, możemy sobie wpisać login i hasło, no i oczywiście jeszcze to nie działa. Link do launchera też oczywiście będzie tutaj w opisie, myślę, że nikt się nie obrazi, że tutaj podlinkuję. No i polecam wam już w sumie to pobrać, dlatego, że pobiera się to mega wolno. No ja mam w tym momencie 219 kB na sekundę, jak widzicie. Więc trzeba trochę szybciej zacząć pobieranie, żeby na tego 2 lipca się wyrobić. Ale myślę, że to już na spokojnie sobie ogarniecie. Moi drodzy, tak jak mówiłem, 2 lipca, godzina 19, Open Beta testy Taerna 3D, w końcu doczekaliśmy się. Teraz kilka słów jeszcze o moim kanale. Dlaczego nagrywam film na ten kanał? Moi drodzy, wracamy. Przyznam się, zrobiłem błąd, było to nierozsądne, pontonik był głupią opcją. Myślałem, że do czasu premiery Broken Ranks, która będzie trochę później, bo wygląda na to, że jest już zaraz, myślałem, że zdobędę tam wystarczający zasięg, żeby tam kręcić Broken Ranksa i mieć taki kanał poświęcony Broken Ranksowi.
ale no, pokiczkało się trochę, w sensie na główny kanał nie wrzuciłem kompletnie nic od tamtego czasu, kiedy założyłem Pontonika. Ten kanał stoi pusty, a ma o wiele większy zasięg i zależy mi na zasięgu i przyznaję się, że zrobiłem w topę, ale wracamy na ten kanał. Pontonika zostawiamy, póki co myślę, że na zawsze, aczkolwiek zobaczymy jeszcze. Zostawiam sobie drogę wolną, filmów nie usuwam. Tak czy siak wracamy, TN będzie na tym kanale, razem z innymi rzeczami, mam też inne plany. I właśnie a propos innych rzeczy, 2 lipca jest TNCon i już mam potwierdzenie prosto od KTN-a, jest ze mną KTN, halo? Siema. 2 lipca o godzinie 18:00 na tym kanale zaczynamy transmisję, będzie TNCon streamowany cały tutaj na tym kanale. Następnie o godzinie 24:00 przenosimy się, prawdopodobnie gdzieś tak w tych porach, przenosimy się na kopalnię chipsów, czyli drugi kanał, który sobie ostatnio streamujemy ekipowo. Właśnie KTN tutaj zarządza tym wszystkim, no nie wiem, możesz teraz coś powiedzieć. W zależności od przebiegu TNCona przeniesiemy się na kanał kopalni chipsów, aby kontynuować tą zabawę. Tak, całe, myślę, że dużą część weekendu poświęcimy właśnie na streamowanie Broken Ranksa, no bo są tylko 3 dni i w te 3 dni po prostu trzeba jak najwięcej z tej gry wyciągnąć. No, myślę, że zdobędziemy do tego czasu jakieś PT i po prostu z tym PT będziemy XP, żeby pokazać wam jak najwięcej, bo z tego co rozumiem będą po prostu nowe postacie, nie? Nie będzie zapisanych postaci z normalnych serwerów, więc wszystko będzie od zera. Bijajcie, tak jak mówię, 2 lipca zaczynamy tutaj, kończymy na kopalni chipsów i to będą długie streamy, moi drodzy, przygotujcie się na sporo oglądania, na sporo grania. Popcorn, cola, gramy Broken Ranks, kurde, szkoda, się nie rymuje, myślałem, że będzie się rymować. Też jeżeli się uda, to mam nadzieję, że ten streamek z TNCon-u będzie zapisany na publicznym, że nie będzie żadnych tam problemów z prawem autorskim i tak dalej. I że po prostu, jeżeli nie będziecie mogli być na TNCon-ie, to będziecie mogli sobie po prostu do nas wbić, w sensie do mnie na kanał i ten zapis live obejrzeć, to byłoby spoko. Bo wiem, że niektórzy na przykład nie mogą w weekend, a większość moich streamów była prywatna, tutaj zrobimy po prostu wyjątek. I to jeszcze nie wszystkie dobre informacje, ponieważ na TNCon-ie będziecie mogli wygrać dużo dobrych itemków, takich realnych i takich TR-nowych, ponieważ na samym TNCon-ie to ja was też poinformuję, możecie wygrać za pierwsze miejsce na przykład w cosplayu monitor bardzo piękny, za drugie miejsce zegareczek, za trzecie miejsce głośniki, wow, super rzeczy. Mamy quiz, za pierwsze miejsce w quizie, no w quizie nie trzeba nic robić, żeby wygrać, naprawdę, trzeba tylko trochę znać grę, możecie wygrać głośniki, za drugie miejsce słuchawki, za trzecie miejsce plecak, jakieś słuchawki kolejne tutaj i to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, ale też mamy jeszcze od siebie jakieś nagrody dla was. Na naszym streamie, który będzie na kopalni chipsów, rozdamy nie tylko nagrody w grze, ale i też gotówkę w formie pace of cardów. Dokładnie, będą itemki z gry, będą itemki do zdobycia na TNCon-ie, będzie w ogóle to... Przygotujcie się widzowie na dzień atrakcji. I tak jak powiedziałem, będziemy starali się na tym streamku dojść jak najdalej i kiedy już wyjdzie Broken Ranks, będzie jego premiera, to tam również będziemy grali od nowa na nowym serwerze, stworzymy nową gildię. Mam nadzieję, że uda się stworzyć fajną gildię z widzami, więc będziemy robili taką mini rekrutację, powiedzmy, na naszym Discordzie. No i tam właśnie będziemy starali się jak najwyższy ranking mieć, bo tam będzie wszystko od nowa. Rozumiecie to ludzie? Czyli na przykład będziemy sobie szli na duszki i będziemy dropili rara z duszka i ten rar będzie serio coś warty, a nie będzie na eski jak w tych czasach. Więc wow, super, super, mega. No i to chyba tyle. Z taką atrakcją się żegnamy z państwem. Naura!